Siemanko, siemanko, witam wszystkich widzów na YouTubie, pozdrawiamy serdecznie. Taki filmik, że żyję, coś tam nagrywam, czasami wrzucam na YouTube, live streamy przeważnie, albo jakieś gotowce już tam nagrane, teraz The Last of Us, chcę skończyć. Wracamy właśnie z żoną z urodzinowego mojego wypadu, bo dzisiaj moje urodziny, 13 listopada, niedziela, też w niedzielę się urodziłem, także tak pasuje akurat, że w tym roku wypada 13 w niedzielę. No i co, zapraszam oczywiście na live streamy na Twitchu, poniedziałek, środa, piątek, czasami tam się to zmienia, różne dni tam wypadają, bo wiadomo, że to w życiu różnie bywa. Ona mówi, nie dzisiaj, jutro zrobisz, czy coś tam. Ale ogólnie bardzo mnie wspiera i zawsze mówi, żebym, jak chcę, to graj tam, nagrywaj i tak dalej, nie ma problemu. Przeważnie jest też tak, że ja jestem po pracy zmęczony i w jeden dzień mam siłę, a w drugi dzień nie mam siły. Takie to życie jest teraz niestety. Wykańcza nas, no i co zrobić? No, ale ogólnie staram się tam nagrywać. Przeszedłem na Xboxa, prezent od żony, Xbox Series S. Chociaż jeszcze właśnie The Last of Us kończę na drugą część, kończę na PS4. No ale jak już to skończę, to przerzucam się całkowicie na Xboxa Series S i myślę, że na święta jeszcze żona w prezencie mi zakupi Modern Warfare 2. Wasze zdrowie. Wasze zdrowie. No i tak, no i będziemy sobie grać w Modern Warfare 2 już tak właśnie w okresie świątecznym. Jak już te patche wszystkie wyjdą poprawiające, bo na razie to tam jest pewnie też Meksyk. Słyszałem tam o błędach i tak dalej, to poprawiają. Jak to się nazywa? Coś o wczesnym dzieciństwie, tak, jakieś takie powiedzenie, że to są wady wczesnego dzieciństwa, coś takiego, jak wychodzi coś nowego. To poprawcie mnie w komentarzach, jak znacie to powiedzenie. Jest coś tam o wczesnym dzieciństwie, że to takie są jeszcze wady do poprawienia. No i to tyle, słuchajcie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Taki vlog szybki. Żyję, cały czas żyję. Może mało się dzieje, ale tam wrzucam raz na jakiś czas coś. Także zerknijcie na tego YouTube'a, jeżeli jeszcze nie. Subskrybujcie, dajcie suba. Zerknijcie, polecam. Na łysola. Na łysą pałę. Zerknijcie tam czasami. Wrzućcie jakiegoś lajka, komentarz. Subskrybujcie i po prostu oglądajcie. Zapraszam na Twitcha, oczywiście na live streamy też. Pozdrawiam. Wszystko macie w opisie. Pozdrawiamy. Linki i tak dalej. Na razie, trzymajcie się.